to już jest wynik, który możemy porównywać z innymi wydarzeniami biegowymi w Polsce. Także ten aspekt sportowy, rzeczywiście tutaj jestem jak najbardziej zadowolony. Na pewno wpływ na to miała wyśmienita pogoda i warunki, które dzisiaj są jeszcze nadal, czyli bezwiecznie temperatura w granicach 10 do 13 stopni. Czasami jakiś leciutki deszczyk, który nie przeszkadza zawodnikom. Gorszy moment miałam około 26 kilometra, wtedy tak faktycznie troszkę poczułam się słabsza, ale wiedziałam, że no już z każdym kilometrem jest coraz bliżej, sobie powtarzałam, że każdy kilometr już coraz bliżej mety, więc poszło to przełamać i potem dać z siebie wszystko. Drugi raz wygrana, pierwszy raz był chyba w 19 roku, także dosyć dawno. W tamtym roku biegałem maraton, wygrałem. Rok temu połówka, godzina 27 tu u was. No i postanowiłem spróbować maraton. I udało się. Złamałem 3 godziny. I to sporym zapasem, także mega szczęśliwy, zadowolony. Taki był cel, rozumiem. Taki był cel. To był mój pierwszy maraton. Wczoraj kupiła buty specjalnie na ten maraton. Bardzo fajnie się biegło, mimo tych podbiegów, które były przy końcówce, które już naprawdę trzeba było tam dać trochę siły siebie, ale super. Jest życiówka. Jest życiówka, jest.